Maska Czorowskiej ujawnia prawdę o malzenstwie, mówi o łzywkach i kryzysie. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela często chwala się w sieci swoim rodzinnym szczęściem. Para wspólna wychowuje dwoje dzieci. 4-letnią Emilkę i 2-letnią Gabrysię. Dlatego post, który tancerz zamieścił własnie w sieci, wywołał niemale poruszenie w sieci. Do tej pory Pela wstydził się mówić o swoich problemach publicznie. Esa rzeczy, których mówić mężczyźnie nie im wypada. No, chyba zechce się w oczach większości społeczeństwa wyjść na miękkie faje, rozpoczyna swój wpis. Mąż Agnieszki Kaczorowskiej przyznał się do problemów z emocjami i z łzywkami. Oficjalnie nic nie mówiłem, a nieoficjalnie, jeśli już mówiłem o emocjach, to w nieodpowiedni sposób. Pod wpływem nieodpowiednich substancji i w nieodpowiednich momentach długo bujałem się z całym wewnętrznym, emocjonalnym bajzlem, infekując po drodze sporo osób. Efektem tego byla towarzysza, co mi nieustająca myśl, co do chła jest ze mną nie tak, stwierdził z brutalna szczerością. Teraz nie wstydzi się już mówić o swoich emocjach czy problemach. Jednak musiał przejść długa droga i ciężko pracować nad siebie, by się podnieść. Teraz wiem o sobie nieco więcej i potrafię rozmawiać z najbliższymi o wielu emocjach. I przede wszystkim nie wstydzę się tego, co się ze mną dzieje. Jednakże taka wiedza oraz umiejętność przyszła do mnie o wiele, wiele za późno. Po drodze rozsypała mi się cała struktura, w której funkcjonowałem. Zaryłem o dno i do końca sam nie wiem, czy z tego dna się w ogóle podniosłem. Ale to już moje story i moja droga, wyznaje Pela. Swój wpis zakończył własnym apelem. Wokół nas jest pełno facetów, którzy w życiu nie przyznaliby się do tego, do czego przyznałem się powyżej. Jeśli mój profil może nieść coś dobrego, to niech dziś przyniesie taki message. Rozejrzyjmy się wokół i spójrzmy z uwagą na bliskich nam mężczyzn. Może akurat który z nich potrzebuje pogadać. Jego wpis spotkał się w większości z pozytywnymi komentarzami internautów, jednak znaleźli się tej stacy, którzy wykorzystali go do wbicia szpilki tancerzowi. Przy kochającej kobiecie takie poczucie? Przy życiu pełnym miłości i prawdy? Serio, napisał jeden z internautów. Maciej Pela postanowił odpowiedzieć na ten komentarz. Wyjawił, że w jego malzeństwie z Kaczorowską również przechodzili przez wiele kryzysów. Przy kochającej kobiecie również można przeżywać wzloty i upadki. I stajać w prawdzie. Oboje zagamieliśmy swoje wzloty i upadki. W każdym z tych momentów mieliśmy pełnię miłości i wsparcia. To, że się kochamy, nie wyklucza, że na naszych drogach pojawiają się różne wyzwania. Natomiast ważne jest to, że z naszej relacji płynie sila, która pozwala nam te wyzwania pokonywać, odpisał Maciej Pela.